Siemano z tej strony, Płotka, my wracamy do Pana Rosomaka. Niestety poprzednie dwa odcinki nagrały nam się bez głosu z gry, bez dźwięku z gry, nie wiem dlaczego i czym to było spowodowane. Dlatego teraz no, nagram parę minut i zobaczę, czy jest ok. Bo ja głos z gry słyszę, więc nie wiem dlaczego nie słychać go na nagraniu. No ale nic, sprawdzimy to. Dzień dobry, Rek. Czy mamy tu iść? Nie, mamy iść w drugą stronę, więc chodźmy tu. W dniu wczorajszym obejrzałam sobie, tak jak wspominałam o tym poprzednio, obejrzałam sobie właśnie film, na którego podstawie powstała gra. Czyli X-Men Geneza Wolverine. I muszę wam powiedzieć, że film całkiem mi się podobał. Był całkiem ciekawy. No, można zauważyć pewne rozbieżności między tutaj historią przedstawioną w grze, a historią z filmu. Natomiast sens jest jakby ten sam. Smutne jest to, że w ogóle tak mało treści jest w tej grze, tak? Tutaj głównie jest walka. Jeśli chodzi o historię, to jest jej naprawdę bardzo niewiele. Co jest smutne, bo sama historia właśnie Logana jest ciekawa. I naprawdę film oglądało mi się przyjemnie. Natomiast bez znajomości filmu wydaje mi się, że... Oj. Wydaje mi się, że bardzo dużo tracimy. Co jest... No chyba nie o to chodziło twórcom, tak? Cholera, jakie oni mają ciosy w ogóle. Co, za chwilę porozmawiamy jeszcze o tym filmie, bo muszę się skupić na rozgrywce. Bo trochę mi kopię dupę. Bum. Okej, teraz temu trzeba odbić ten. Ojej. Dobra, wal się. Nie będziemy się odbijać, po prostu zabijmy go w tradycyjny sposób. Okej. I wracając do tego, o czym chciałam powiedzieć. Naprawdę, film mi się osobiście podobał, chociaż dużo osób słyszałam zdania, zwłaszcza tych, którzy oglądali. Którzy czytali komiks, że no, film był porażką w zestawieniu z komiksem. No, ja tego powiedzieć nie mogę, ja komiksów praktycznie nie czytam żadnych. Niestety. Natomiast, no mówię, mi się film osobiście podobał, historia była fajnie przedstawiona. Jestem ciekawa, jak tutaj będzie wyglądało zakończenie, bo jednak w filmie ono jest... no, powiem szczerze, że się tam nie spodziewałam niektórych motywów, więc to jest spoko. W końcu, na przykład ten koleś, który próbował nas zastrzelić, taki snajper powiedzmy, to w filmie miał ksywkę Zero. Też go właśnie zabiliśmy. I powiem szczerze, że tak jak grając to, no to nie przypominam sobie, żeby o tym w ogóle ktoś wspominał, tak? Że o, to jest taki koleś i my razem z nim byliśmy na misji i tak dalej, tak? Co jest w sumie no, trochę biedne. Okej, potrzebujemy, moi drodzy, baterię i ją chyba weźmiemy sobie stąd. O, snap. Dobra, musimy to odłożyć i walczyć ze stworem. Robotem. Nie wiem, co to jest. Dobra, włączmy wkurwienie. No ty, Mendo, nie celuj we mnie. Warto by było robić uskoki, tak mi się wydaje. No nie! Hahaha! Serio? Wow! Pane! Dobra, udało się. Czy jeszcze jakiś wyjdzie? Oczywiście. Nie wiem, czy by inaczej. Dobra, nie mamy już
niestety powera, żeby zrobić atak specjalny, więc musimy sobie poradzić póki co tak jak teraz. A, on zapomniał mi się o uniku. Obejrzałam sobie wczoraj też pierwszą część X-Menów, czyli już nie genezę, ale tą późniejszą część, która też była całkiem fajna. Aczkolwiek muszę przyznać, że chyba historia samego Wolverina jakoś bardziej mi się podobała. No, tych części, z tego co kojarzę, jest chyba 6 z samymi X-Menami. Dobra, weźmy teraz tą baterię. I zanieśmy ją do tamtego miejsca. Ja zaraz wyłączę grę, sprawdzę sobie, czy ten dźwięk się nagrał z gry. Mam nadzieję, że tak. Podejrzewam, że czasem po prostu brak nagrania tego głosu mógł być spowodowany tym, że jakby to powiedzieć. Ja wtedy renderowałam film i nie wiem, czy ten program odrenderowania filmów jakoś po prostu nie blokuje w pewnych funkcji w komputerze. Nie wiem. Może tak być, jak czasami odpaliłam na przykład renderowanie filmu plus grę, to tam pieprzył się dźwięk, więc nie wiem, czy po prostu wtedy komputer jest przeciążony. Kij wie. Okej, na moment się wyłączam, sprawdzę, czy wszystko jest ok i do Was wracam. Okej, moi drodzy, dźwięk się nagrał bez problemu, więc możemy wracać do gry. Wracając do samego filmu. W filmie było fajnie wytłumaczone, jak... dlaczego my w ogóle jakby tutaj no, znaleźliśmy się w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz. Też pojawiła się ta nasza ukochana, którą zabił nasz brat Wiktor. Wiem w końcu, kto to jest Stryker, tak? I czego od nas tak naprawdę chce. Jeśli chodzi no, tutaj o scenerię, to ona wygląda trochę inaczej jednak niż w filmie, bo... wow! Okej. Okay. Tego się nie spodziewałam, że tak od razu nazwiem. W filmie było to tak pokazane, że na tej misji właśnie w Afryce, gdzie zaczęliśmy, gdzie Stryker chciał, żebyśmy zabijali niewinnych. A, cześć. Gdzie Stryker chciał, żebyśmy zabijali niewinnych, my postanowiliśmy odejść od niego. I później Logan został, jakby to powiedzieć, Logan został drwalem i mieszkał gdzieś tam sobie w chatce w górach skalistych z tą swoją laską. Ona była nauczycielką, więc całkiem okej. To było przedstawione, później Stryker do nas dociera, bo nie byliśmy jedynymi, którzy postanowili z tej służby w wojsku jakby odejść, tak? Tam był jeszcze taki koleś, który umiał jakby na odległość sterować takimi elektronicznymi rzeczami. Niestety nie pamiętam, jak on miał na imię Bradley albo coś takiego, ale głowy nie dam. I właśnie tego Bradleya, niech to będzie Bradley, zabił m.in. Wiktor, tam później jeszcze jednego gościa zabił Wiktor. I tak w sumie nie było wiadomo przez jakiś czas, dlaczego on tych ludzi zabija. Okej. Natomiast później to zostało właśnie w fajny sposób wyjaśnione. No co za bomber. I... boom. Okej. Ja tylko tak się zastanawiam, o co tu chodziło, bo to jest kontrola, tak? Ja to sobie mogę nacisnąć. Aha, i to przez moment się wy... dobra, wyłącza. Szlak. Wow, szybko, 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 szybko. Idź, idź, idź. Uff. Udało się. Dobra. Naciśnij... przytrzymaj B, aby skorzystać z panelu sterowania teleportem. Aha, czyli musimy sobie to tu przestawić. Dobra, i teraz musimy wejść tutaj i przenosimy się tam. Super. Dobra, i mamy punkt kontrolny.
Tak, wracając do filmu jeszcze. Stryker do nas przyjeżdża, jak sobie tam pracujemy jako ten drwal i udziela nam takiej informacji, że ktoś poluje na mutantów, ale nie wspomina o tym, że to Wiktor. Więc no olewamy go, bo nie chcemy mieć z nim nic do czynienia. Co w sumie może nie jest błędem, bo no, trudno powiedzieć. W każdym razie później spotykamy się z Wiktorem i tak jak to miało miejsce tutaj właśnie w grze, też bijemy się w nim z nim w takiej zapyziałej knajpie. Tyle, że tutaj jest to trochę inaczej przedstawione, bo tutaj to ta walka jakby... znaczy inaczej, nasza dziewczyna, tak, została zabita przez Wiktora. W filmie to było przedstawione, że ona jechała samochodem i on po prostu ją tam dorwał. A w grze było tak, że my po prostu sobie szliśmy na spacer, tak, doszliśmy do tej knajpy, tam był Wiktor i wtedy ta nasza dziewczyna została jakby przez Wiktora zabita, tak. W sumie nie wiem, dlaczego akurat taką różnicę zrobili. No co za mędy. Dobra, mam was dosyć. Oho, mamy kolejny poziom, super. No ich ciągle wybiega masa. Później też taki był moment, motyw z tym, jak to adamantium nam do szkieletu wszczepili. To uciekliśmy z tego laboratorium i pomogła nam taka para takich dziadków. No tego też tutaj motywu jakby nie było. Oczywiście ta para dziadków ginie, bo zostaje zabita przez Zero. A tutaj to było tak pokazane, że my jakby uciekamy z tego laboratorium cały czas, tak? I jesteśmy w jakiejś tam mroźnej scenerii i wtedy on próbuje nas dorwać. No więc mówię, takie drobne jakieś rozbieżności są, natomiast sam sens historii póki co jest taki sam. Nie będę wam więcej opowiadać, co jest później, bo sama jestem ciekawa, czy to w grze będzie przedstawione, a też no nie chciałabym spoilerować tutaj. Chociaż podejrzewam, że też nie jakaś masa osób to akurat dla historii ogląda. Tutaj mówię, tutaj dosyć ubogo jest ta historia przedstawiona. Excuse me. Do you have level 5 clearance? Yes, of course, but... Scan verified. Welcome, Dr. Lathrop. Thanks, Doc. No jakby w tej chwili cały czas tutaj naszym Loganem rządzi chęć zemsty, tak? Chcemy się zemścić i dorwać Wiktora, a później Strykera, zemścić się za śmierć naszej dziewczyny. Niestety zapomniałam imienia. No, długo jeszcze będziemy jechać tą windą? Okej. Okay. Nie, jeszcze? O, goddammit. Czy my znowu już nie mamy koszulki? Czy mam takie strzępy koszulki na sobie? Chyba jakieś strzępy tylko nam zostały. Laboratorium cybernetyczne. Więc to tak się zastanawiam, czy to powoli nie będzie końcówka, bo w filmie to tak było pokazane, że my w sumie dotarliśmy właśnie do tego laboratorium. W sumie, nie, to było jeszcze inaczej, bo my nie dotarliśmy do laboratorium, dotarliśmy na taką wyspę, też pomógł nam w dotarciu tam Gambit. Przy okazji spotkaliśmy się z dwoma innymi mutantami, którzy wskazali nam, gdzie znajduje się Stryker i gdzie możemy go znaleźć razem z Wiktorem. Ten jeden do nas się przyłączył, to był taki koleś, co miał znikać, taki murzyn. Też nie pamiętam jego imienia. On był w sumie przez chwilę, więc jakoś nie skupiłem się na tym. O, cześć. Being dead was the best way of staying alive. No, czyli teraz znowu wracamy do Afryki. Czy widzicie, no tu jednak są rozbieżności, jeśli chodzi o tę historię. Tu jednak bardzo, w bardzo luźny sposób historia z gry opiera się na historii z filmu. What exactly did happen, darling? Team, we have a situation. Logan, you're closest to Nord's last known position. Go find him. Yes, sir. And Logan, if you see Raven Darkholm, consider her compromised. Okay.
Zabierzmy sobie nieśmiertelniki. No, w każdym razie jak docieramy do tego laboratorium, tam też do dotarcia na tą wyspę, pomaga nam Gambit. To jest też taki ziomek, który, jedyny z ziomków, któremu udało się w ogóle tam dotrzeć. Któremu udało się uciec z tej wyspy. Kurde, chciałam wziąć ten mutagen i dupa spadłam. Nie wiem, czy uda mi się tam jakoś wejść. Co? Wczytajmy jeszcze raz. To będzie w sumie ten punkt kontrolny będzie w tym samym miejscu, co zaczęliśmy. No, ale jak docieramy do tego laboratorium, to znajdujemy Strikera. On tworzy takiego super żołnierza. No i tam jeszcze innych elementów się pojawia. Też spotykamy swojego brata. Natomiast, no mówię... Tutaj w jakiś inny sposób jest to przedstawione. I też w filmie nie ma za bardzo nawiązań. Znaczy, pojawia się ta misja w Afryce, ale bardzo tak... No jakby to powiedzieć. Przez chwilę tylko, tak? Jest ten motyw. Nie, jakoś tam się nad tym za bardzo nie rozwodzą, więc... A, czyli udało nam się doskoczyć. Okej. Samurai 2, albo Z. Szybciej rozwijasz swoje odruchy bitewne. Dobra, to olewamy, bo to nie jest jakoś mi... Nie, miałeś zejść, okej. Okay. Przepnijmy to. No i teraz będziemy musieli znowuż sobie trochę powalczyć. Mówię, szkoda, że jest tak mało tych motywów zręcznościowych, takich w stylu właśnie Tomb Raidera, bo myślę, że wtedy gra też by była nieco trochę bardziej ciekawsza. A jak widzicie, to... Dobra, myślę, że trzeba włączyć jakąś super moc. Dobra. Ty nie żyjesz. Ktoś tu jeszcze został. Ojoj, komuś odpadła rączka. Dobra, moi drodzy. Mamy kolejny wandrów. Czy ktoś jeszcze? Jeszcze. Jacyś tutaj są. Tak więc... Jeśli chcecie poznać faktyczną historię Wolverina, to polecam obejrzeć film, bądź poczytać komiksy, tak, jeśli ktoś lubi. No, ja ogólnie nie przepadam za czytaniem komiksów, wolę czytać książki, bo podążanie oczami za obrazkami i napisami jakoś mnie męczy. Może to jest trochę związane z, nie wiem, wadą wzroku? Ciężko powiedzieć. Okej, nie wiem, czy wy tak będziecie wyłazić tutaj cały czas? Kurza to wpierdolenie. No dobra, to się otwarło, ale... Ja nie wiem, czy te barany cały czas to będą przełazić. No, no nie ma szans tam wejść. Oni cały czas wychodzą. Nie wiem, czy możemy jeszcze raz tu na górę wejść. To nam się wtedy obniża. I wydaje mi się, że my chyba musimy olać ich na razie. Szybko wskoczyć tutaj. Tak. Dalej. No nie miałeś skoczyć, co za łajza. Dobra, spróbujmy jeszcze raz, bo jakoś źle guzik nacisnęłam i... No właśnie. Dobra, wal się. No dalej. No, właśnie. Okej. Okay. Pięknie. Dobra, i teraz tak. Tu mamy kolejną figurkę.
Która już nam teraz nic nie dała prócz doświadczenia. Dobrze, moi drodzy, i co teraz w sumie, bo nie bardzo wiem, co byśmy mieli tutaj zrobić, więc spójrzmy sobie na podpowiedź. Podpowiedź nam sobie nic nie daje, ale tu chyba możemy coś rzucić. Tak. Bang. Okej, to pewnie będziemy musieli wepchnąć na którejś z tych... Dobra, czy wy możecie zamknąć japy? Będę bardzo wdzięczny. Okej. I teraz spróbujmy to wypchnąć tutaj. No okej, tylko że to nam za bardzo nic nie dało. I mamy dalej zamknięte. Nie wiem, dlaczego kamera mi się tak dziwnie ustawia. Bo stąd to my raczej tego nie przepchniemy, więc... Znaczy stamtąd nie przepchniemy tu, bo to i tak jest takie podwyższone. Ale spróbujmy wejść jeszcze raz tutaj. Bardzo wiem, czy tam to cokolwiek dało. No, come on. Okej. Czy tam coś jest? Tam coś jest na górze, ale to jest takie raczej zabezpieczone i chyba nic tam ciekawego nie znajdziemy. Tutaj już nic nie ma. To kopniakiem ściągnęliśmy. To jest rozwalone. Tu coś jest, widzicie? Tylko nie wiem, czy... To nam coś da. To ta waza jakby... Nie, o to mi chodzi. Tutaj widzicie, jedna się pali, a to się nie pali. Może muszę to podstawić tutaj, co? Spróbujmy. Po prostu podstawić pod tą wazę, żeby się zapaliło. O, właśnie. Pal się. O, super. I teraz ta czaszka pewnie się otworzy. Tak. Zajebiście. Okej, okay. Teraz musimy przestawić to z powrotem. I to by było na tyle. I będziemy mogli stąd się wydostać. Super, jesteśmy tacy mądrzy. Okej, okay. Mamy punkt kontrolny. I znowu z tych pojebów. No i kolejny poziom, mamy teraz już 8 punktów do wykorzystania, ale tym zajmiemy się za moment. Za 8 punktów chyba mogę sobie szpony jeszcze ulepszyć. Sprawdźmy. Umiejętności. Tak, moi drodzy, mamy pazury. Szał. Koszt ulepszenia tylko... tylko 3. Więc nie wiem, czy czasem tego nie zrobi, też 4, więc zróbmy ten szał sobie na maksa i może regeneracja podczas amoku, obrażenie wiatra pazurów, cyklonów pazurów, koszt ulepszenia, może wiecie co, weźmy sobie, zróbmy ten młyn pazurów, bo to jest w sumie spoko, wciskaj X podczas przeprowadzania młyna pazurów, aby obracać dłużej, okej, dobra. Czyli jeszcze trochę rzeczy mam do ulepszenia, no tutaj same te pazury dosyć dużo wymagają, więc następnym razem jak zdobędziemy więcej punktów, to sobie do tego dołożymy.
Tak, zachowujemy zmianę i wracamy do gry. Wow, pane, jak ja mam tu teraz tu przebiec? Wow, 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 byłam blisko. Idź, 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 idź. Dobrze. O, nie było tak strasznie. Dobrze, moi drodzy, i zapewne będzie tutaj kolejna walka. Ja myślę, że do kolejnego może miejsca sobie... Potrzebna korba. Do kolejnego checkpointu sobie dojdziemy i później zakończymy grę. Chodźmy poszukać korby. No jasne. Pan debil. Palę się! A, szybko z nim poszło. Ale tam mamy tylko kolejnego pajaca. Cześć, ziomeczku. Okej. Jak widzicie, te ataki specjalne robią robotę i bardzo szybko możemy się z nimi rozprawić. Dobra. Pootwierajmy, że tak powiem, tutaj te miejsca. Coś tu zapewne będzie trzeba zrobić. Oho, mamy korbę. Dobra. O nie, no serio. Włóżmy to i pokonajmy tych smutnych penisów. Ogólnie jeśli chodzi o tą misję w Afryce, to Striker właśnie szukał takiego meteorytu, tak? W którym po meteorycie był właśnie zawarty to adamantium, które zostało Wolverine'owi ze szkieletem połączone, tak? Dzięki temu jest praktycznie niezniszczalny. Oczywiście też ledwo co przeżył tą operację, ten zabieg, bo było to bardzo bolesne i w sumie tylko on mógł ten ból wytrzymać. Później też właśnie o ten zabieg prosił, tam kolejny tagent prosił Wiktor, ale Striker się na to nie zgodził, bo stwierdził, że on by po prostu tego nie przeżył. Zmniejsza otrzymywanie od wrażenia, okej. Będziemy musieli sobie to aktywować, ale tak pokonamy tego barana. Dobra. Jeszcze! Matko boska. Dobra. Mam nadzieję, że to już wszyscy. Chociaż nie, chyba jeszcze coś słyszę, oczywiście. Nie no, oni z góry gdzieś spadają, co za mędy. Dobra, spadajcie już, zostawcie mnie w spokoju. Dobra, spróbujmy zakręcić tą korbą. Stary, nie widzisz, że kręcę korbą? Przeszkadzasz mi. Kurde, za bambry. Spadaj, bo widzisz, teraz przez ciebie będę musiał drugi raz zrobić to sam. Ty bucu. Dobra, po prostu olejmy ich na razie, bo oni chyba będą i tak cały czas skakać, więc po prostu jak przyjdą, to tam niech sobie nas pobije. Po prostu miejmy go gdzieś i jak skończymy obracać korwą, to będziemy skakali po tych... Dobra, spierdalajcie, nie mam czasu na was, chłopaki. No nie, no co za kurwy! No ja jebie. No dalej, chodźcie tu. Nie mam czasu z wami teraz się napierdalać. Chodźcie jak. Dobra, skurwiać. Dobra, tam jeszcze jacyś są. O, mam tylko dalej. Szybciej, 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 szybciej. Dalej, Logan. No nie, nie doskoczył! Czy to jest jakiś żart? Kurde mol! Czyż będziemy tak się bawić z tymi baranami, kurwa, 3 godziny? Jeszcze jakiś chuj za mną biegł.
A może nie. No, zamknij japę. Jak ja mam tam doskoczyć? Przecież tam jest daleko. Dobra, już. Doskacz. Noż kurde, no nie wierzę, no. Że on tam nawet nie sięga. Co za cieć malinowy. Nie mam, może tam jest coś, żeby na coś wskoczyć. A nic takiego nie widzę. Dobra. Tu. No ta sekwencja jest z dupy. Okej. For real. Chyba nie o to chodziło. God damn it. Dobra, już chyba wiem, co muszę zrobić. Oczywiście, znowu zapomniałem się o doskoku. Zapewne muszę po prostu wskoczyć na to ostatnie, zrobić doskok i wtedy tam doskoczę. Ach, Edyta. Ty sklerozu. Ale przynajmniej te bambry już do nas nie tutaj nie przeskakują. Dobra, udało się. No właśnie, o to chodziło. Jeszcze żyjesz? No i żegnam pana. Dobranoc. Dobra, mamy kolejny śmiertelnik. I mam nadzieję, że będzie tutaj gdzieś checkpoint. O, i mamy znowuż punkty do życia. Do zdrowia, przepraszam. Okej. You'd have an easier time sneaking up on me, darling, if I didn't already know your scent. Like I was saying, you're supposed to be dead. I'm a lot of things. Things are mystyczka? Secret. You're a mutant? I should have known. What are you doing here, Logan? No, mystyczka. To Wraith. I came here looking for Victor Creed. So this is all your fault. Wraith came here looking for Creed too. He got caught. Yeah. And now you're here looking for Wraith. Small world. But why? Here's a comm unit so we can keep in contact. We'll cover more ground if we split up. You gonna answer my question? Help me find Wraith, and I'll tell you everything you want to know. Find a way to open those doors while I see if I can go hack into their mainframe. All right, I'll help you. But then I'm going after Creed. I wouldn't have it any other way. Mistyczka pojawiła się w pierwszej części X-Menów i ona akurat była zła, bo współpracowała z Magneto, który chciał w otwartej wojny między mutantami a ludźmi. Swoją drogą fajny był początek, kiedy właśnie serio musiałem się napić. Kiedy zaczyna się film i mamy akcję, rozgrywa się w Polsce w 1944 w jakimś, nie wiem czy to było getto żydowskie, czy w sumie ludzi do obozu zamykali, coś takiego. I Magneto był Żydem, który no, jako dziecko już objawiał te zdolności takie przyciągania przedmiotów i tak dalej. Dobrze moi drodzy, myślę, że w tym miejscu skończymy ten odcinek. Spotkamy się niebawem, mam nadzieję, że teraz głos gry już już nagrał się poprawnie. No i będziemy dalej naszą przygodę kontynuowali. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Hej.